Cześć, to Ania Wilkiewicz-Powalec. Dzisiaj kilka słów na temat wad wzroku i czego na ten temat możecie nie wiedzieć. Bardzo często przychodzicie do gabinetu, siadacie sobie tam na foteliku i mówicie do mnie tak: Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy moja wada wzroku się pogorszyła? Ja jestem w gigantycznej kropce. A dlaczego? Ponieważ każdy sprzęt do badania ostrości wzroku, który tam stoi za mną, to jest ten sprzęt, który się nazywa ten pierwszy, nazywa się to autokeratorefraktometr. Każdy ma swoje specyfikacje i jeżeli postawilibyśmy trzy sprzęty różnego producenta, to każdy może pokazać troszeczkę różne wyniki. W związku z czym to, co pokazuje nasz komputerek i nasza maszyna, jest bardzo orientacyjne. Bardzo ważne są także warunki badania. Ja staram się za każdym razem, jeżeli określam Waszą wadę wzroku, podać Wam krople okulistyczne. To są krople, które powodują rozszerzenie źrenicy. Dlaczego te krople podaję i dlaczego są tak mega ważne, temu będzie poświęcony kolejny odcinek, bo dzisiaj nie posiadam aparatu fotograficznego, który uważam, że jest niezbędny do tego, żeby wyjaśnić Wam, dlaczego ci okuliści podają te paskudne krople. Zdarza się też tak, że mówicie: ale pani doktor, ja tu mam moje okulary, to proszę mi powiedzieć, czy według tych okularów to jest lepiej czy gorzej. No i tutaj jestem w kolejnej kropce. A dlaczego? Ponieważ są różne szkoły zapisywania okularów. W bloku Europy Wschodniej głównie panuje tendencja do zapisywania i korygowania wady nie do całości, tylko zostawiania tak zwanej wady resztkowej, czyli zapisujemy troszeczkę mniej niż to, co pokazała nam tamta maszynka, która tam widnieje. Natomiast w bloku Europy Zachodniej wadę dokorygowuje się do całości. A teraz, co ja na ten temat uważam? Uważam, że wadę należy dokorygować do całości. Troszeczkę to jest tak, jak wyobraźcie sobie osobę, która nie ma nóg, ma protezy. I teraz przychodzi do lekarza, a lekarz mówi tak: no to proszę zdjąć te protezy i pokazać, jak pan idzie albo pani. No za daleko ta osoba nie pójdzie. Te protezy są potrzebne po to, żeby dana osoba dobrze funkcjonowała. Tak samo jest z okularami. Wyobraźmy sobie teraz, że zapisujemy protezy człowiekowi troszeczkę za krótkie. Ale co, to niby ta noga ma urosnąć? No ona nie urośnie od tego, że one są za krótkie. Podobnie jest z okularami. Nasze oko nie urośnie, bądź też nie zmniejszy się od tego, jakie zapiszemy okulary. To nie o to chodzi, to w ogóle na tym nie polega. Także ja uważam, że należy zapisać taką korekcję, żeby Wam było w niej wygodnie, ponieważ macie dobrze funkcjonować. Poza tym, na sam koniec chciałam dodać, że to, co pokazuje nasza maszyna, to jest troszkę z Monty Pythona taka maszyna, co robi ping. Za tą maszyną zawsze siedzi człowiek, czyli ja, która musi pomyśleć, ale przed tą maszyną siedzicie Wy. I chodzi o to, żeby to Wam było jak najlepiej i jak najwygodniej. Jeżeli ten materiał uważacie za przydatny, to bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie Anna Maria Wilkiewicz-Pawelec Okulistyka. Prosimy także o lajki, bo jest to potrzebne do tego, żebyśmy mogli dalej kręcić. Pa!